Robimy tę konferencję w historycznej, jednej z historycznych stolic Górnego Śląska, po to właśnie, aby przypomnieć o postulatach dla naszej grupy etnicznej. To, że jesteśmy Ślązakami, dostrzega praktycznie każdy. Dostrzegają to firmy, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe, oferując produkty i usługi w języku śląskim dla Ślązaków. I jedynym ważnym podmiotem w naszym życiu, który wciąż tej oczywistej prawdy nie dostrzega, jest państwo polskie. Państwo polskie, które nie widzi ani języka śląskiego, ani Ślązaków jako mniejszości etnicznej. I najgorszy wyraz, jaki w ostatnich latach temu dało, to były ustalenia Narodowego Spisu Powszechnego, który nie uwzględnił w ogóle w rozwijanej liście Ślązaków jako opcji do wyboru. Mimo to każdy z nas, który chciał się tak zadeklarować, się wypełniał to ręcznie. I mimo to ponad 500 000 osób taką deklarację poczyniło. Co chcemy tutaj zapostulować przede wszystkim, to jest koniec Kulturkampfu. Koniec Kulturkampfu, który od już ponad 150 lat męczy Śląsk i z różną intensywnością i na różnych przestrzeniach czasowych wkrada się w nasze życie i mąci dla naszego codziennego spokoju, dla naszego codziennego współżycia tutaj jako miejsca, w którym spotykają się różne kultury, bo takim miejscem Śląsk właśnie jest. Stąd mój postulat, o którym ja chcę powiedzieć, to uznanie mniejszości śląskiej jako mniejszości etnicznej. Tak samo jak mają Kaszubi, tak samo jak mają Łemkowie, tak samo jak wiele innych mniejszych, mniej licznych mniejszości. Moim życzeniem jest, aby państwo polskie uznało narodowość śląską jako po prostu narodowość, jako, a język śląski uznało jako język regionalny. My chcemy właśnie, aby język śląski był językiem regionalnym, aby o niego dbać, aby o niego kultywować, bo powiem szczerze, widzimy coraz mniej dzieci mówi po śląsku, tym bardziej musimy to krzewić i zarażać te dzieci, aby też gołdali w tych śląskich rodzinach, bo nie ma gańby gołdać po śląsku, naprawdę nie ma gańby gołdać po śląsku. To jest nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne i tak dalej, dlatego takim dzisiejszym moim życzeniem byłoby, aby w najbliższych latach, w najbliższym czasie język śląski był wpisany jako język regionalny. Ja jako Ślązok z NGO-sa również pochodzę i staram się ten język krzewić oddolnie, ale niech już też będzie ten język krzewiony odgórnie z centrali.